Dobry wieczór, cześć, z niektórymi witam się już trzeci raz dzisiaj. Moi drodzy, takiego maratonu live'ów to chyba nie było nigdy. Właśnie 24 godziny po rozpoczęciu poprzedniej transmisji live startuje ostatnia z serii tego maratonu. Filip, bardzo dziękuję za informację, widać i słychać. A co widać? Widzimy teleskop skierowany dokładnie w to samo miejsce, na którym wczoraj zakończyliśmy naszą transmisję live. Z kim się widzimy i czy jestem widoczny, czy mnie tu dobrze oświetla? Jak zwykle nie, muszę sobie to zmienić. Teraz będzie dobrze. Z kim się widzimy? Maksimum Nostalgii, Paki 202, Bartek Grodkowski, Agnes B, Marcin Cupiał, tak, ktoś mi tutaj zawraca głowę na Messengerze teraz, Pablo, Timek, Dominik Tomczyk, Waltumi, Jola Dominiak, Joanna Ber, Paweł K, Marek Wójcikowski, melduje się, cześć wszystkim, pisze Marek, dobrego wieczoru, u mnie Beskid Sądecki, widoczność super chłodno, 4 stopnie, u mnie warunki słabe, oceniłem je dziś w naszym zestawieniu, to za chwilkę to zobaczycie. Kiedy mamy obraz z teleskopu, to wtedy lepiej wyświetlają się warunki. Niestety okres jesienny, okres zimowy to przede wszystkim dużo dymu w powietrzu i właściwie to nie jest, to nie temperatura jest dla mnie największym problemem podczas transmisji na żywo, a to powietrze, które jest okropne, które jest po prostu okropne. Oczy szczypią, gardło piecze. I Paweł wcześniej pisał, a jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, możecie zobaczyć, że niebo jest zielone. Jest właśnie dużo dymu w powietrzu, jest też mgła, delikatna mgła, chociaż akurat trochę cieło. Słuchajcie, coś z tym musimy zrobić, ponieważ niektórzy od jakiegoś czasu zgłaszają na transmisjach live, że zdarzają się delikatne ścinki i to oznacza, jak to wam tnie, to jest niemożliwe. OBS pokazuje, że idzie wszystko dobrze. Sprawdzę jeszcze w menedżerze zadań. Procesor na 30%, pamięć wolna. Nie wiem, dobrze, ale jest to coś, co koniecznie trzeba będzie naprawić. Być może od kolejnej transmisji live, no bo już teraz nie będziemy w tym grzebać. Moi drodzy, dobrze, podsumowując, zaczęło się troszkę chaotycznie. Ktoś mi tu zadzwonił, ktoś tutaj pisze, że tnie. Warunki dzisiaj takie sobie. Tnie po stronie YouTube, po stronie prowadzącego, napisał Andrzej T. Tnie po stronie YouTube, a nie po stronie prowadzącego. Faktycznie ktoś pisał na poprzednich live'ach, że YouTube ostatnio się popsuł, że różne transmisje tną i rzeczywiście u mnie zmienił się interfejs YouTube'a. W ogóle inaczej to wygląda, więc może przez te wprowadzanie zmian, które w ostatnim czasie ma miejsce, to rzeczywiście tak to może działać. Być może rozwiążą to w najbliższym czasie. A gdzie skierowany jest nasz teleskop? Na razie na galaktykę w Andromedzie. Obiecałem wam dziś planety i planety będą, ale możecie zobaczyć, ta malutka mgiełka w tym miejscu to galaktyka w Andromedzie i właśnie tam nasz teleskop w tym momencie zerka. Kończymy dokładnie w tym samym miejscu. Zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy wczoraj. Teraz sobie jeszcze włączymy właśnie te wszystkie warunki. SQM tylko 2017. To świadczy o tym, że będzie naprawdę, naprawdę kiepsko, jeśli chodzi o obiekty głębokiego nieba. Co prawda, patrząc tutaj w tę galaktykę Andromedy, widzimy wiele detalu, wiele szczegółów. Może jeszcze zmienimy teraz ten obraz na troszkę lepszy. Pyły ramion spiralnych.
tu w tym miejscu widzimy, dobrze wiecie co? Co tu było? Robak z trójkątną głową niczym modliszka? Cefeida Habla. Cel naszych wczorajszych obserwacji. Ile w ogóle mamy osób? 519 i tylko 252 łapki w górę. No to moi drodzy, teraz zaatakujcie przycisk łapek. Przy okazji zobaczcie, jak to się zmienia, bo ja to zobaczyłem przynajmniej... zobaczyłem to... Kiedy? Dziś rano zobaczyłem dopiero, jak to się animuje. YouTube wprowadził właśnie jakieś nowe rozwiązania, nowe wizualizacje. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, to naprawdę pomaga. Wielokrotnie byliście świadkami tego, jak po zbombardowaniu łapek nagle tutaj zdarzało się, że wpadło ponad 1000 osób, które potem zostały na kanale i dołączyły do grona widzów kanału Astro Life. Nawet ten widok nie jest taki zły, ale zanim przelecimy do planet, zanim poczekamy, aż one wzbiją się wyżej nad horyzontem, bo jak pewnie wiecie, im wyżej obiekt nad horyzontem, tym lepsze warunki mamy do jego obserwacji. To jeszcze zerkniemy na jakiś ciekawy obiekt. Bartek napisał, ja nie mam żadnych animacji łapek, może muszę zaktualizować. Nie, to musisz poczekać. YouTube wprowadza, widzę, wszystko stopniowo. Gdy ja powiedziałem rano, że mam nowe animacje łapek, to część osób powiedziała, że to już było od jakiegoś czasu. A nawet nieźle ta Andromeda nam się zarysowuje, pomimo tego, że warunki są kiepskie. To teraz co by było, gdybyśmy byli pod naprawdę ciemnym niebem. Dominik Strzelecki, cześć, Neo Matrix, hejka, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są. 570 osób. Nolik pisze, ja też mam wskaźnik SQM i on mi pokazuje 19.30. Przy dobrych warunkach mam 19.60. No to jeszcze gorsze niebo niż u mnie. U mnie największym problemem nawet nie jest zaświetlenie, co przejrzystość powietrza. Lecimy do kolejnego obiektu. Galaktyka w Andromedzie miała być tylko początkiem, a już w tym momencie... Moi drodzy, będzie też taka sytuacja, w której będę Was prosił o chwilkę przerwy technicznej. Nie wiem dokładnie, kiedy to nastąpi. Jest to związane z przyczynami niezależnymi ode mnie, ale to dam Wam znać. Lecimy do kolizji galaktyk. Delikatnie opuszczony. Zobaczę, jak to wygląda. Na rozgrzewkę jeszcze przed obserwacją planet obiekty DS. Jestem chyba blisko. Wracamy do widoku w teleskopie. Tak jest. To tu. W razie tryb poszukiwania, ale teraz przełączamy się w tryb obserwacji, czyli dłuższe klatki, nieco dłuższe naświetlanie obrazu. Jestem ciekaw, kto rozpozna od razu ten obiekt.
czasem zdarzało się, że lądował na fanpage'u, jego zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba jeszcze nie fotografował tej wspaniałej kolizji. Marcin pisze: kometa. Pięknie się już zarysowuje. W ogóle chciałbym bardzo podziękować Lechosławowi. Nie wiem, czy Lechosław tutaj z nami jest, ale dołączył właśnie do grona patronów dziś i to na jakim progu. Dziękuję ci, Lechosław. Ala K napisała: to jakiś ARP, kolizja galaktyk, ale nie pamiętam numeru. Koszmarny pyta, czy to galaktyka trójkąta. Adam Tyl, 1813 i 1810 róża, i Krzysztof Leśniak również pyta, czy to róża. Tak, moi drodzy, to kolizja galaktyk ARP 273, zwana również kosmiczną różą. Za chwilkę pokażę wam zdjęcie tego obiektu z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Będziemy sobie mogli porównać. Ze zdjęciem w naszym teleskopie. Dołóżmy jeszcze troszkę czarów. Moi drodzy, patrzymy na ARP 273, czyli kolizję galaktyk, o numerach PGC 8961, UGC, o, chwilka, UGC 1810, ale sklasyfikowane były też w katalogu pana ARPA, który klasyfikował przeróżne kolizje galaktyk. Często, jeśli będziecie przeglądać atlasy nieba, możecie się z tym określeniem ARP spotkać. Cudne, napisała Ola. Już za momencik znajdę wam zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Pokażę wam, gdzie ten obiekt jest. Co widzimy na naszym obrazie? Dwie galaktyki spiralne, które są w interakcji grawitacyjnej. Dlatego ta, zobaczcie, jak bardzo jest nieregularna. Tutaj jedno z ramion zostało rozciągnięte siłami pływowymi w wyniku właśnie kolizji z tą galaktyką widoczną tutaj poniżej. Za chwilkę polecimy sobie do programu Space Engine i tam też obejrzymy te galaktyki. Widzimy bardzo wyraźne, jasne jądro w jednej z galaktyk, poszarpaną strukturę spiralną. W drugiej jądro galaktyczne też jest widoczne, ale nie jest już tak jasne jak w tej pierwszej.
jak w tej jaśniejszej. Stellarium podaje ich jasność jako 12,9 magnitudo. Próbowałem zaobserwować je wizualnie, jakoś mi się to nie udało. 16-calową syntą pod takim niebem 21 mag, czyli pod 21 SQM. Mam na myśli tę skalę. Było bardzo trudno, nie udało mi się to. Mogą być bardzo trudne wizualnie. I to jest kosmiczny kwiat róży. Zobaczcie, tu mamy łodyżkę i kwiat róży, zakręconą różę. Ale można się tu też dopatrywać różnych innych dziwnych rzeczy. Na przykład znów będzie robak. Znów będzie robak, zobaczcie, taki worm. Tu mamy jego tułów. Tutaj głowa, uśmiechnięty i dwoje oczu. Jądro tej galaktyki tu widzimy, a tu widzimy gwiazdę Drogi Mlecznej. To akurat jest tak przypadkowo na jednym torze widzenia, ale też czegoś takiego można się dopatrzeć. Kosmiczny teleskop Hubble'a sfotografował je tak. Bardzo szczegółowe zdjęcie możecie zobaczyć. Ciekawe, o, jak ono mi się teraz uruchomi. Tu jest jedna z tych gwiazd Drogi Mlecznej. Tutaj jądro galaktyki. Hubble też ukazał ciemniejsze pasma, włókna w ramionach spiralnych. Obszary formowania nowych gwiazd, te jasno-niebieskie detale. I tutaj obszary formowania gwiazd w ramionach spiralnych. Tego chyba nie zobaczymy. Tego chyba nie zobaczymy. Spróbujmy, zobaczmy, jak to wygląda u nas. No nie, widzimy tylko zarys ramion spiralnych i nic więcej. Jak podoba Wam się ten obraz? Brat z Turcji. Ostatnio właśnie koledze opowiadałem, że tu jest taka kulturalna społeczność. Ciekawa wiedza. Naprawdę ten kanał to moje odkrycie 2023. Brat z Turcji, bardzo Ci dziękuję za tak wspaniały komentarz. To naprawdę dodaje motywacji, podnosi na duchu. Bardzo się cieszę, że są tutaj takie osoby, które pojawiają się jako nowe. I nie dość, że chcą z nami zostać, to jeszcze naprawdę bardzo im się podoba to, co tutaj się dzieje. Nie do końca mi się podobają te kolory. Musimy coś z tym zrobić. Tu myślałem, że to będzie się dobrze prezentowało. Ale już spadło mnóstwo klatek. Może jeszcze właśnie wskoczyły nam... Chmur nie ma? Nie ma. Złapiemy je jeszcze raz. A nie jest. Jednak warunki są ciężkie. Jednak coś w tym powietrzu wisi. Zerknijmy przez chwilkę. Alfa. Żółte niebo. Tutaj niech nam Frania pracuje i naświetla. Niesamowite, coś przepięknego. Rahat, niesamowite wrażenia z dzisiejszych live'ów. Dzięki. Dziękuję Ci, Rahat. Bardzo dziękuję za super czata. Łukasz Nijak. Cześć Mateuszu, cześć wszystkim. Super widoki. Łukaszu, jeszcze raz naświetlamy tę galaktykę. Chociaż ona ładnie już zaczyna wyglądać. Miałem Cię odesłać do kilku minut wcześniej w tej transmisji. Ale ma to ręce i nogi. Odległe od nas o 300 milionów lat świetlnych. Tomasz Hubert mówi na tapetę. Koszmarny pyta, gdzie wielka czerwona plama. Jeszcze czekamy na nią, czekamy. Pan Apanazy, przepraszam. Przepiękne. Bardzo dobry. Podoba Wam się ten widoczek i już 735 osób. Fantastycznie. Aleksandra P. pisze, że piękne. Maksimum nostalgii. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? W takim razie Google wpisujemy ARP 273 i znajdziecie
takie zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Tu jeszcze piękniej wygląda to jak róża, jeszcze ładniej, prawda? To teraz do Space Engine. Jesteśmy przy naszej planecie. I ARP 273. Albo inaczej, żeby wam uświadomić, z jakim obiektem mamy tutaj do czynienia i z jak odległym. Rozjaśnimy troszkę. Czy to jest Ziemia w tej chwili? Tak, tak jest oświetlona nasza planeta. Opuszczamy Ziemię. Jest Księżyc. Opuszczamy Układ Słoneczny. Do niego jeszcze powrócimy, bo dziś będziemy obserwować planety. Przyspieszamy cały czas, oddalamy się od najbliższych gwiazd. Opuszczamy naszą galaktykę, Drogę Mleczną. I jeszcze teraz musimy przebyć 300 milionów lat w kierunku ARP 273. Ruszamy, mijając przeróżne galaktyki, takie jak nasza, takie jak Droga Mleczna. I uwaga, zbliżamy się, zbliżamy. I co my tu widzimy? To, co pokazuje nam nasz teleskop na tle gwiazd Drogi Mlecznej. W takim tańcu właśnie są te dwie galaktyki w tym momencie. Z naszej perspektywy widoczne są właśnie tak. Możemy zanurzyć się w nich, w obszarach gwiazdotwórczych, w ramionach spiralnych. Zobaczyć, jak wyglądałoby niebo. To ciekawe, gdybyśmy zamieszkiwali planetę przy gwieździe, która znajdowałaby się w tej wnęce wyrwanej przez siły pływowe, to widzielibyśmy jedno ramię spiralne ciemniejszego pyłu z tyłu, tutaj taką przerwę, jasną poświatę i blokowane centrum galaktyki przez gęstsze ramię spiralne. A gdzie ta druga galaktyka? Tak byłaby widoczna na nocnym niebie. Dużo jest pięknych miejsc w kosmosie. Możemy poczuć się tak, jakbyśmy tam byli. To jest ewidentnie miejsce, do którego będziemy musieli powrócić na kosmicznych podróżach. Oj, tutaj to jest akurat teraz po mojej stronie błąd, że tak zaczęło lagować. Kosmiczne podróże właśnie w tym programie w Space Engine. I już niedługo. Popatrzmy sobie jeszcze przez chwilkę. Już niedługo kolejny odcinek takiego live'a, nawet mam w planach zrobić taki naprawdę długi. Długą transmisję. Zresztą kosmiczne podróże zawsze były długie, prawda? To było nie mniej niż 4 godziny. A co w naszym teleskopie? A w naszym teleskopie wygląda to tak. Przebijamy się przez ziemską atmosferę, przez Drogę Mleczną i zaglądamy w głęboki kosmos 300 milionów lat świetlnych od nas. Nawet tę informację można tutaj dopisać. 300 milionów lat świetlnych. Zaktualizuję i jesteśmy, mamy wszystko. Nie, Space Engine nie jest darmowy, troszkę wam ścinało. Tak jak wspominałem, trzeba będzie coś z tym zrobić. Mamy coś z OBS-em, domyślam się co. Pewnie jakieś rzeczy w tle działają. Tu jest mnóstwo scen przygotowanych na różne rodzaje transmisji live i może coś działa w tle niepotrzebnie. Super widok, to jest niepojęte, pisze Daniel Z. 850 osób. Świetna frekwencja.
nawet pomimo tego, że widzimy się trzeci raz dziś i czwarty raz w ciągu ostatnich 24 godzin, a jednak nie macie dość. A osoby, które nie wiedzą, o czym mówię, zapraszam do zobaczenia transmisji, które odbyły się dziś po południu. Oglądaliśmy dzienne zakrycie Antaresa przez Księżyc, a nad ranem kometa 103 P. Hartley, znaleźliśmy sondę Psyche i oglądaliśmy też Wenus, a wczoraj znaleźliśmy Cefeidę Hubble'a, dzisiaj już bardzo łatwo ją zlokalizowaliśmy od razu. Naker, do której planuję tego live'a? Myślę, że do północy, a jak będzie, zobaczymy. Ktoś zapytał, jak wygląda teraz. Właśnie tak jak widzisz, naszą rzeczywistością jest to, co w tej chwili do nas dociera. Cyklonus, świetny wywiad w Astrofazie, dziękuję. Czy jest tutaj ktoś, kto trafił przez ten wywiad w ogóle na kanał? Tak pytam z czystej ciekawości. Czyli światło z tych galaktyk jest starsze od dinozaurów. Rzeczywiście. Nawet starsze? No tak, bo zanim w ogóle dinozaury pojawiły się na Ziemi. Jurek napisał, że Mateusz, jeśli wymyślisz jeszcze jednego live'a rano, to przyjdziemy ci zrobić kontrolę BHP. Ale słuchajcie, naprawdę ten tydzień, jutro już będzie czwartek. W poniedziałek rozkładałem teleskop na te live'y. Teraz właściwie ciągle wydaje mi się, że jestem w live'owym ciągu i nagle będzie czwartek. Anna Żurek napisała, nie można nadążyć, weszłam, żeby obejrzeć live'a z zakrycia Antaresa, a tu się zaczyna kolejny live. Pogoda popsuje się na najbliższy czas, przynajmniej tak wskazują prognozy w tym momencie, więc zostawię Wam sporo materiałów do oglądania, ale już niedługo wleci podcast, kończą się już dwa kolejne odcinki, znaczy są rozgrzebane, czy się kończą, to nie powiedziałbym, ale jest plan, aby zostały wypuszczone jeszcze w październiku. No i jeszcze w październiku niebo, w listopadzie. Także dzieje się cały czas. No i jeszcze transmisja kosmiczne podróże w Space Engine też jest taki plan. Mam nadzieję, że gdzieś to zmieścimy. Dziękuję, Olu. Anna, mam wrażenie, że po Namibii jesteś taki energetyczny, pisze Ania. Tak, zresztą tu już nie chodzi o samą Namibię, tylko o zmianę otoczenia, środowiska. Tak, jednak odpoczynek jest ważny. W tym roku, tak między nami, to przycisnąłem dosyć mocno. Dużo poświęceń, wakacji praktycznie nie miałem, jeżeli już to tylko weekendowe wypady. Udało się osiągnąć mnóstwo założonych rzeczy, zorganizować potężny zlot, wylecieć do Namibii, stamtąd przeprowadzić wiele godzin transmisji live, osiągnąć próg 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. To wszystko troszkę pracy kosztuje. I nawet taka Namibia, która w dalszym ciągu była pracą przy tym kanale, ale w zupełnie innym otoczeniu, przy zupełnie innych rzeczach, pozwoliła jakiejś części mojego mózgu jednak odpocząć. Tej, która zajmowała się tym, co dzieje się zazwyczaj tu. Więc jest naprawdę dobrze, ale to, co robię, zawsze tutaj sprawiało mi radość i myślę, że zawsze sprawiać radość będzie. To jest kwestia tego, czy jestem może bardziej lub mniej kreatywny, a nie tego, czy dalej chcę to robić, czy nie. Dlaczego nie używam kamery 294MC Pro, pyta San? Ponieważ takie są założenia transmisji, aby celować w planety, aby obiekty DS oglądać w lepszej skali. Ta kamera jest nawet gdzieś tutaj. Po prostu nie mogę się nacieszyć możliwościami kamery 585.
i dzisiaj w końcu yerba, gorąca yerba do picia. I tego też mi brakowało. Jakoś bardziej w okresie zimowym do yerby mnie ciągnie. Te dwie gwiazdy po lewej, to co to? Pyta Grzegorz. To są gwiazdy Drogi Mlecznej, nic znaczącego. Jaką yerbę najczęściej piję? Najczęściej klasyczne. Pajarito, Elaborada, Selección Especial, a teraz mam Kurupi klasyczną. Kurupi też bardzo fajne yerby robi. Jerzy Wiśniewski pozdrawia z Derby UK. Ciekawe, pisze Ziegler, co widziałyby dinozaury, gdy Ziemia znajdowała się po przeciwnej stronie niż teraz? Czy mogłyby widzieć coś, co my w ogóle nie możemy teraz, czy lepiej to widziały od nas, Astrolife, zaznaczył Ziegler. Tak, bo słuchajcie, niebo za czasów dinozaurów było zupełnie inne. Słońce znajdowało się po zupełnie przeciwnej stronie galaktyki. Gwiazdy, które są w naszym pobliżu, też były w zupełnie innych miejscach. Być może niektóre były jakoś w naszym zasięgu, może podróżują razem ze Słońcem, skoro są w pobliżu, ale nie sądzę, ponieważ jeśli traficie kiedyś na symulację ruchu gwiazd w galaktyce, to ona tak ogółem odbywa się wokół centrum Drogi Mlecznej, ale galaktyki, ale gwiazdy mają też takie swoje specyficzne trajektorie w mniejszej skali, więc dinozaury miały zupełnie inne niebo. Czas obiegu Słońca wokół centrum galaktyki to 250 milionów lat, czyli gdy po Ziemi poruszały się dinozaury jakieś 100 milionów lat temu, to Słońce było po drugiej stronie. Chuck Norris, siemanko, pozdrowienia z Leeds dla Ciebie, po prostu kosmos. Pozdrawiam, Chuck Norris. Zobaczmy, czy coś jeszcze tu wydusimy w Sharp Cupie. Nie, nie będziemy już kombinować. Tak, te galaktyczki nam się prezentują. Troszkę tu zielonkawo, ale przesunięcie do niebieskiego też sytuacji nie poprawia. Ale jest detal. Trudno jest zapanować nad kolorem podczas live'a, wielokrotnie Wam o tym mówiłem, ale z racji tego, że wywodzę się z wizualowców, czyli z ludzi, którzy obserwowali przede wszystkim wizualnie niebo, mnie najbardziej interesuje w tym wszystkim detal. A nie ma detalu w ramionach spiralnych. One są pięknie zarysowane, ale już tych gromad gwiazd, tych obszarów gwiazdotwórczych nie wyodrębnimy, no ale czego bym chciał? Już chyba za dużo. NGC 891 proponuje Sergiusz Włodarczyk. To jest świetny pomysł. Lecimy tam. NGC 891 jest niedaleko. 21.13. Myślę, że około 21.30 zaczniemy obserwować planety. Właśnie, ja Wam obiecałem planety, a tu się... rozochociłem do tych obiektów DS. Ale chyba podoba Wam się 891. Spróbujemy troszkę obiektów głębokiego nieba, a potem już delektujemy się planetami. Obiekty głębokiego nieba na rozgrzewkę. Teraz będzie piękna galaktyka spiralna, ustawiona krawędzią względem nas. Tak zwana jesienna igła. Zmierzymy SQM. Zobaczymy, czy warunki się poprawiają, bo ja mam wrażenie, że się pogarszają. Czy wy tu zobaczycie? Nie zobaczycie. Tu zobaczycie. 20-22. Słabo. Mgła i dym.
2026. Ale jak się nie ma co się lubi, to sami dobrze wiecie, znacie to. Jeszcze chwilka, już ją widzę, już dostrajam obraz i wam za momencik pokazuję. Galaktyka NGC 891. Galaktyka spiralna ustawiona do nas krawędzią. Dziękuję, Sergiusz, za tę propozycję. Jest ona całkiem niedaleko, w ogóle jestem wam całkiem niedaleko tego układu ARP-273, w ogóle jestem wam winny wyjaśnienia, gdzie my w ogóle w tym momencie jesteśmy. Żeby było jasne, cały czas poruszamy się w obszarze galaktyki, w obszarze konstelacji Andromedy. Tutaj zaczęliśmy przy M31 i potem przelecieliśmy do ARP-273, blisko gwiazdy Almach, gwiazdy podwójnej. Możecie zobaczyć, że NGC 891 skatalogowana również w katalogu Caldwell z numerkiem 23 znajduje się całkiem niedaleko gwiazdy podwójnej Almach. Tę gwiazdę w sumie oglądaliśmy. Ona jest bardzo ciekawa jeszcze pod jednym względem, za chwilkę wam to pokażę, ale to będzie moment. A ARP-273 jest tu. PGC 8961 i 8970. Teraz przelecieliśmy tu. Jesteśmy we wschodnich regionach gwiazdozbioru Andromedy. A tak NGC 891 prezentuje się w naszym teleskopie. Co to za aplikacja? Stellarium. A na kanale znajdziesz duży live poświęcony temu programowi. Nie dało się zrobić odcinka o tym, jak używać Stellarium. Jest tam tyle opcji, że przedstawienie wszystkich w filmie trwałoby chyba rok produkowania takiego filmu. Lepiej było spotkać się na żywo. Jednocześnie odpowiadać na wasze pytania na bieżąco. Tak o wiele lepiej się. To zorganizowało. Pokażę wam zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hubble'a, tej galaktyki NGC 891. Kwazar pyta, jak duża jest ta galaktyka. Jej średnica ocenia się na 100 tysięcy lat świetlnych, czyli podobna do naszej Drogi Mlecznej. I spójrzcie, na tym zdjęciu z Hubble'a ona wygląda nawet tak jak Droga Mleczna na niebie. Jak zwrócicie uwagę w ciemną noc, a najlepiej na zdjęciach, na długo naświetlanych zdjęciach,
Drogi Mlecznej, właśnie dzięki obserwacjom galaktyk spiralnych w kosmosie, udaje nam się lepiej poznawać naszą galaktykę. Że my jesteśmy zlokalizowani w płaszczyźnie dysku Drogi Mlecznej, to właśnie podobnie tak jak tu widzimy Drogę Mleczną na niebie. Zgrubienie centralne, ciemniejsze pasma ramion spiralnych, które blokują światło gwiazd tej galaktyki, nie widzimy jądra. Jest schowane pod, za tym ciemnym pyłem. W przypadku galaktyki Igła, którą oglądamy wiosną, jądro jest widoczne. Igła jest troszkę bardziej nachylona niż NGC 891. Ta jest zupełnie pod kątem zerowym. Widzimy tylko ciemne pasmo ramion spiralnych, ciemniejszy pył. Widzimy zewnętrzne obrzeża i to jest 100 tysięcy lat świetlnych. Wyobraźcie sobie, że ktoś tak teraz może widzieć naszą Drogę Mleczną. My tutaj gdzieś w połowie. Tu byłoby Słońce. I tak sobie żyjemy. Na takim okruszku w przestrzeni. Może ktoś tak na nas teraz patrzy. Zobaczymy, jak bardzo jesteśmy w stanie poznać detale tej galaktyki. Troszkę nam tutaj gwiazdy owalne się porobiły. Może to kwestia prowadzenia? W każdym razie kosmki ciemnej materii, może zbyt długi czas jak na taki teleskop, może rotacja pola wchodzi. Trzeba byłoby skrócić czas naświetlania. Tak blisko, a tak daleko. Tak, Łukasz, może ktoś robi live'a i ogląda naszą galaktykę. Czy można jeszcze widok tej galaktyki w Space Engine? Prosi Grzegorz. Można. To kosmiczny kwiat róży? Wracamy do Ziemi najpierw. To jest to, o czym mówiłem. Żyjemy w płaszczyźnie dysku Drogi Mlecznej, więc tak ją widzimy. I teraz NGC 891. Wyłączymy orbity. Przelecimy do Andromedy. Ale NGC 891 jest bliżej niż kosmiczny kwiat róży. Ciekawe, czy uda mi się ją jakoś... Tu jest jakaś galaktyka? Taka spirala? No to bardzo brzydko ją zasymulowali, bo powinni ją ustawić pod kątem odpowiednim. NGC 891. No tutaj twórcy programu się nie postarali, ponieważ ta galaktyka powinna być pod takim kątem ustawiona względem ziemskiego obserwatora. Tak ją właśnie widzimy. I niestety nigdy nie dowiemy się, jak jest zbudowana. Oglądając ją w taki sposób, nigdy nie dowiemy się, ile ma ramion spiralnych, jak są one ułożone. Mariusz Rejman, bardzo Ci dziękuję za super czata.
Nawet nie jesteśmy pyłem kosmosu, jesteśmy cząstką Higgsa kosmosu, pisze Jerzy Z. A z tym się akurat nie zgodzę. Patrząc na przekrój obiektów we wszechświecie od najmniejszych kwarków po największe megastruktury, to człowiek akurat jest gdzieś po środku na tej osi. Mati, czy teleskopem 76700 jestem w stanie zobaczyć M31 w przyzwoitej jakości? 76x700? Nie polecam. Nie polecam takich teleskopów. Wątpię. Zobaczysz jedynie pojaśnienie, jeśli ci się uda, pod dobrym, ciemnym niebem, pojaśnienie jądra. I to tyle. Jak wielka jest średnica igły, ale pytasz Grzegorz o tę igłę, prawdziwą, wiosenną, ale igła też ma coś około 100 tysięcy lat świetlnych, z tym, że igła jest troszkę bliżej nas niż NGC 891. Albo one są w podobnych odległościach, zresztą ich rozmiar kątowy też jest podobny, jednak igła jest jaśniejsza. Minimum Dobson 8. Skąd pan dzisiaj nagrywa? Dzisiaj z zewnątrz, z mojego podwórka. Czy Saturna już widać? Okej. Godzinkę już trwa ta transmisja. Przenosimy się do planet. Widzę już Jowisza. Widzę już Saturna. Jeszcze tutaj odpowiem na pytanie Janosika. Witam serdecznie, pozdrawiam. Mam pytanie. Jako zwykły człowiek, który nie zna się na astronomii, może znaleźć gołym okiem położenie planet naszego układu, Marsa, Saturna, Jowisza i Wenus, czy jest to możliwe? Janosiku, na tym kanale co miesiąc ukazuje się seria Niebo W i na niej, w niej właściwie, w każdym odcinku opowiadam, co, gdzie i kiedy widać w danym miesiącu. Wystarczy uważnie posłuchać, nie zrażać się tym, że od czasu do czasu pojawia się tam jakieś trudne słowo, bo ludzie tak czasem mają, że usłyszą elongacja, nieruchomy w rektascensji i zupełnie nieważne jest to dla nich, że 80% filmu jest dla nich zrozumiałe, tylko te dwa trudne słowa ich odstraszają i myślą od razu, ojej, to nie dla mnie. A to tak nie działa. Wiele razy pokazuję, że Jowisz będzie tego i tego dnia obok Księżyca, tego i tego dnia Księżyc będzie obok Saturna. I naprawdę każdy może z takiego filmu skorzystać. Więc Janosiku, jeśli jesteś tu po raz pierwszy i nie subskrybujesz tego kanału jeszcze, to zasubskrybuj i 1 listopada zapraszam na kolejny odcinek serii Niebo W. Padł kolejny super czat od Marcina Zająca na Grzańca. Dzięki wielkie. Wcześniej Mariusz i San na yerbę, bo noce coraz chłodniejsze. Dziękuję, San. Dobrze. Rozpoczynamy obserwację planet, bo właściwie takie jest główne założenie tej transmisji. Stelarium najlepsze, pisze młody elektronik. Myślę, że jednak Niebo W jest lepsze, bo ktoś kompletnie zielony otwierając film Niebo W jednak coś tam usłyszy od przewodnika i pokojarzy, natomiast ktoś kompletnie zielony, kto otwiera Stelarium, totalnie nie będzie wiedział, co tam można zrobić. Aby bezpiecznie przesunąć się do Saturna, będę musiał delikatnie przesunąć stolik. Więc teraz będzie chwilka takiej przerwy dla mnie. Krzysztof Czarnecki, oglądam od miesiąca. Fascynująca, dobra robota, pozdrawiam, dziękuję. Yerba z kawą, kwazar, wiesz co, nie próbowałem, ale brzmi naprawdę kusząco. Co by to mogła być za torpeda?
Z czym was tutaj mogę zostawić? A zostawię was tym widokiem NGC 891. Ja na chwilkę się schowam, ale dalej tutaj będę. Wyłączę tylko mikrofon. Muszę przestawić stolik, żeby nie ponaciągać kabli. I zaraz do was wracam. Będę sprawdzał obecność, więc widzimy się w komplecie za 3 minutki.
I witam ponownie. Rozpoczynamy część transmisji poświęconą planetom. 876 osób. Wspaniale. Właśnie widzę, że wszyscy cierpliwie poczekali. Proszę nie regulować odbiorników, za chwilkę dalszy ciąg programu. Moi drodzy, a propos planet, o których było mówione troszkę wcześniej, pytał Janosik, jak je znaleźć. Pewnie wiecie, a kto nie wie, są to jedne z najjaśniejszych obiektów na niebie, a przynajmniej te największe, 5 znanych już od starożytności. W tej chwili patrzymy na Saturna. I tak troszkę nawet myślę sobie... A chwila, najpierw ustawimy odpowiedni widok. Widać już pierścienie. Widać już księżyce. Być może trzeba będzie skorygować ostrość. A jak będą dobre warunki, to nawet wrzucimy soczewkę Barlowa. O, chyba będzie warto. Chyba będzie warto skoczyć po Barlowa. To jest całkiem niezły widok. Bez Barlowa. Jeszcze spróbujmy... Spróbujmy z ustawieniem ostrości lepszej. Jest dziś piękny. Skacz, Mati, skacz. Mateusz, nagrywaj sery. Wow. Ładnie go widać. Chyba kolejna przerwa będzie. Napisał Tomek Przygocki. Przerwa? Chyba, że Cassiniego. Bo Cassiniego jest dobrze widoczna. Ale Tomkowi chyba chodziło o to, że pójdę po soczewkę Barlowa. To znaczy, ja ją tu mam w swoim podręcznym, w swojej walizeczce z rzeczami. Jest nice. Pisze Poka Saturna. Zobaczcie, sam Poka Saturna się pojawił na transmisji. Kiedyś to był tylko tekst, a teraz to już są użytkownicy, którzy odwiedzają kanał Astrolife. Czy pierścienie Saturna mogą być widoczne z Ziemi pod innym kątem? Oczywiście, że tak. Obserwujemy Saturna już od 4 lat na żywo i obserwujemy, jak zmienia się nachylenie pierścieni za 2 lata, w roku 2025. Pierścienie ustawią się niemal pod kątem zerowym. One będą właściwie przez jakiś czas ustawione pod kątem zerowym, ale tak, że niestety nie będziemy tego widzieć, bo Saturn będzie znajdował się blisko Słońca. Daj soczewkę, dobrze, wyganiacie mnie po tego Barlowa, to idę. To jeszcze chwilka przerwy. Albo może nie, to znaczy na pewno nie będę do was mówił, ale będę zmieniał... Muszę parę rzeczy zmienić. Tulejki w kamerze, muszę też soczewkę Barlowa wkręcić. Cierpliwości zaraz będę. Zdecydowanie warto.
i już jestem, ale detal piszecie, to znaczy... Detal raz jest, raz go nie ma. Mamy turbulencję atmosfery. Raz właśnie... Raz jest ok, innym razem... Roman Makowiak pisze, jak Mati ustawiał, to raz było bardzo ostro, potem chyba zmienił lekko. Nie, to właśnie chodzi o to, że ja nie zmieniam, tylko musimy czekać na rozwój wydarzeń na niebie. Tam w miejscu, w którym jest Saturn, czyżby przechodziły jakieś chmury? Nie, wydaje się czysto. Wydaje się czysto, ale rzeczywiście pływa. Jeszcze spróbujemy z tą ostrością. Nie w tę, nie w tę. Tak, cyk. Teraz bardzo mała. Lepiej nie będzie. W tym wszystkim chodzi, moi drodzy, o to, abyście cały czas patrzyli na Saturna i starali się wyłapać te króciutkie momenty, w których tarcza planety jest bardzo jasna. On się trzęsie przez turbulencję powietrza w ziemskiej atmosferze, ale i tak dzisiejszy detal mamy naprawdę świetny, a to jest światło widzialne, a przecież za moment przełączymy się do podczerwieni. On w świetle widzialnym, czyli w naszych znanych dla nas kolorach, no, dla nas prezentuje się chyba najbardziej naturalnie, uroczo, ale musimy mu to zrobić. Przerzucamy. Na filtr podczerwony. Tak, mam włączoną stabilizację obrazu. Jest podczerwień. Widać wyraźniej przerwę Cassiniego. No to już jest konkret. To już jest konkret. Na tych księżycach trzeba ustawić ostrość. Chociaż nie jest to takie łatwe. Jednak nie lepiej, jednak lepiej było na samym Saturnie. Trzęsie nim bardzo mocno. Ciekawe, jak będzie na Jowiszu. Jowisz jest dużo wyżej, a wielka czerwona plama już powinna być na tarczy. Gazowego olbrzyma. Mogliście mnie przez chwilkę nie słyszeć. O, 1000 osób. Super. Czy wszystko gra? Coś tu z tymi transmisjami ostatnio. Do wielkiej czerwonej plamy oczywiście też polecimy za momencik. Chłodnia, hej, ja nie dostałem powiadomienia. Regina prosi o pasmo absorpcji metanu. Też spróbujemy, też popatrzymy. Na razie wyczekujemy tych króciutkich chwil. Co właśnie widzimy? Przede wszystkim widziałem, że ktoś tu wpadł na kanał w szoku, że Saturna widać z Ziemi. Oczywiście, że widać. Jeszcze jak? Właśnie teraz patrzymy przez nas, nasz 16-calowy teleskop, ale niestety rzuca nim ostro, ciężko znaleźć odpowiednią ostrość. Może teraz? Jest niesamowicie plastyczny. Wygląda niemal jak w 3D. Pasma na tarczy.
tutaj mamy ciemniejsze, tu mamy troszkę jaśniejsze pierścienie okalające planetę i momentami widoczna przerwa Cassiniego. Czyli ta ciemniejsza przerwa w pierścieniach, która w rzeczywistości nie jest przerwą. Tam pierścienie są po prostu rzadsze, ale są. Około 5000 kilometrów szerokości ma ta przerwa. Przydałaby się teraz optyka adaptatywna. Czy tak jest ok? San pisze, Mateusz, Saturn dziś mega. No jest nieźle, trzęsie nim za bardzo. Gdyby tych lepszych klatek było po prostu troszkę więcej, były częściej, byłoby jeszcze przyjemniej. Ale dobrze, nie chcę narzekać, bo i tak jest super. Dużo widać, widzimy pierścienie. Tak, korzystamy z soczewki Barlowa. Widziałem, że ktoś zapytał wcześniej. Co jeszcze, na co warto zwrócić uwagę? Cień planety, czyli tego globu gazowego, rzucany na pierścienie. Kiedy Saturn jest w opozycji, tego nie widać, bo Ziemia jest dokładnie pomiędzy Saturnem a Słońcem. Teraz Saturn jest już po opozycji, Słońce jest mniej więcej z tej strony i tak oświetla tę planetę, że rzuca ona cień na pierścienie. Zobaczmy to w Space Engine może. To jest Ziemia w tym momencie. Włączmy sobie orbity. Mamy Księżyc i Saturn. Tu jest Jowisz i Saturn jest tu. Zobaczcie, z perspektywy ziemskiego obserwatora, tu jest Saturn, tu jest Ziemia, tu jest Słońce. Gdyby Ziemia była tu, a Saturn był w tak zwanej opozycji, nie widzielibyśmy tego cienia rzucanego przez glob na pierścienie. Natomiast przyglądamy się Saturnowi troszkę z boku, z perspektywy ziemskiego obserwatora. Tu jest Słońce, tam jest Saturn, więc jak go sobie zbliżymy, to ta symulacja też pokazuje tę taką wyrwę. To wygląda, jakby pierścienie były obcięte, prawda? Polećmy do Saturna. Tak wygląda z góry ten cień. To, co w naszym obrazie jest tutaj zaznaczone wskaźnikiem. W tym miejscu. Momentami, kiedy są ostrzejsze klatki, możecie zobaczyć to lepiej. Cały czas będę pracował. Nad ostrością. Mamy Saturna na cały ekran. Nie ma co narzekać. Napisał Paweł K. Ile czasu leci światło od Saturna do nas? Pamiętacie? Takie pytanie zadał Mr. Lavok, a ono pojawiło się na jednym z ostatnich quizów. Chyba teraz trochę lepszy widok mniej pływa, pisze Kasia, a ja spróbuję z ostrością. Ciągle jest krucho. Ciągle musimy łapać te króciutkie momenty. Troszkę go zmniejszymy w takim razie.
podejrzymy księżyce. Co tutaj widzimy? Na księżycach bardzo trudno wyostrzyć. Musimy prześwietlić Saturna, żeby dostrzec jego księżyce. Dzisiaj one nie są zbyt korzystnie ustawione do obserwacji. Sprawdzimy, co powinniśmy widzieć. A, nie odpowiedziałem na to pytanie. Czas podróży światła 80 minut, Anna Żurek napisała. Tak, dokładnie tyle. W tej chwili, Stellarium to pokazuje, godzina 16. Z takim, można powiedzieć, opóźnieniem dociera do nas światło z Saturna. Z takim opóźnieniem docierają wszystkie informacje do statków kosmicznych, które znajdowałyby się w pobliżu Saturna. A na co teraz patrzymy? Jeśli wyjrzycie przez swoje okna w kierunku południowym, zobaczycie taki jasny obiekt na południu, już troszkę bardziej w kierunku południowego zachodu. Jest on niezbyt jasny. Na wschodzie macie dużo jaśniejszego Jowisza, ale zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest osamotniony w tym rejonie nieba. Nie ma innych podobnie jasnych obiektów. Może dopiero Fomalhaut, który jednak jest nisko nad horyzontem, więc w mieście nawet może nie być widoczny, ale na południu widoczny jest Saturn. I teraz zobaczmy, jakie księżyce. Widzimy Rea, widzimy Tytana i widzimy Tetydę. Nie zobaczymy raczej Enceladusa, jest zbyt blisko Saturna dziś. Dion tak samo przechodzi tuż pod planetą, ale bardzo wyraźnie widzimy Reę, widzimy Tytana i widzimy Tetydę. Rea, Tytan i Tetyda. Tu gdzieś Enceladus, ale ginie nam już w blasku. Może jeszcze Dion uda się zobaczyć? Nie, ginie nam w blasku Saturna. Zbyt blisko jest dziś. Korekta ostrości. Cały czas mamy najlepszą. Saturn troszkę nam pływa, bo turbulentna jest nasza atmosfera. Czy jasność jest ok? Poczekajcie jeszcze, bo właśnie często widzicie jakieś zmiany tła, zmiany jasności, bo staram się tutaj dostosować ten obraz tak, żeby był jak najbardziej zjadliwy. Nie, to jest zupełnie niepotrzebne. Roman Makowiak pisze, 15 października 1997 roku odbyło się wystrzelenie sondy Cassini-Huygens, więc rocznica była całkiem niedawno. Sonda ta badała Saturna, kończąc swą misję, w niego wleciała. Pamiętam ten dzień, był bardzo przykry dzień, 15 września bodajże 2017 roku. Grand finale sonda Cassini została przekierowana w górne warstwy atmosfery
Saturna. Raf mnie poprawia. How hands? Dzięki. Saturn wygląda przepięknie nawet przez mój 5-calowy teleskop. Otóż to jest taka planeta, która robi wrażenie nawet wtedy, kiedy oglądamy ją przez niewielki sprzęt, bo moi drodzy, wystarczy już lornetka 15x70, żeby bez problemu widzieć, że raczej jest to owal, planeta z uszami, niż okrągła tarczka. Czy na GSO-16 Richey, F8 będzie lepszy obraz? Planuję taki kupić, pisze Quadro Xaman. No oczywiście. Czy będzie lepszy? To zależy. Ale plany masz kosmiczne. Wiecie, to też nie jest tak, że im lepszy, im większy teleskop, to od razu będą lepsze obrazy. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska. Teraz nam się na przykład psuje. Tu mamy 16-calowy teleskop i on dokładniej ma lepszą rozdzielczość, dokładniej pokazuje Saturna, ale również dokładniej przechwytuje wszystkie zanieczyszczenia, zakłócenia, to chciałem powiedzieć, atmosferyczne. Dobrze. I to będzie taki moment, w którym poproszę Was o przerwę. Zostawię Was z widokiem Saturna. Jest godzina 22.03. Powrócę do Was za jakieś 10 minutek i będziemy oglądać Jowisza. Tam może być jeszcze ciekawiej. Jowisz jest wyżej, już się wzbija. Będzie widoczna wielka czerwona plama. Także... widzimy się w komplecie, mam nadzieję, ile w ogóle mamy osób w tej chwili? 980, czyli nie udało się tego 1000 przerzucić. Moi drodzy, łapki w górę i widzimy się o 22.20, dobrze?
I już jestem. Ustawiłem tak alfę, żebyście mogli zobaczyć mnie razem z teleskopem. Z potężną franią, która skierowana jest na... I już jestem. O, chwila. Ustawiłem tak alfę, żebyście mogli zobaczyć mnie razem z... Słyszałem się w telefonie. Która skierowana jest właśnie w tym momencie na Saturna. Ja tu sobie siedzę przy stoliku. O, teleskopu całego nie objęło. Jeszcze zanim przelecimy do Jowisza, to nie zapominajmy o tym, że mamy możliwość obserwacji Saturna jeszcze w paśmie absorpcji metanu. Tylko to może być tutaj trudne z tą światłosiłą, jaką zrobiła nam soczewka Barlowa, ale spróbujmy. Zmieniamy filtr w kamerze. O tak, jest bardzo ciemno, ale coś tam widać. Może będzie tak, że trzeba będzie Saturna troszkę zaśnieżyć. Albo inaczej. Streczem się go wyciągnie. Najlepsze, że stabilizacja planet i tak jest już włączona. A i tak delikatnie nim rzuca. Aureola. Frania w piżamie ocieplanej i w zium. O, to jest to dzięki. Tak, Regina, widziałem, że to ty pisałaś o Saturnie w paśmie absorpcji metanu. W metanie będziemy także obserwować Jowisza. To pasmo informuje nas o zawartości metanu. Właściwie w tym momencie, w obiekcie, który obserwujemy. Tam, gdzie metan absorbuje światło, tam jest go dużo. Metan znajduje się w atmosferze Saturna, dlatego glob planety jest dla nas niemalże ciemny. Natomiast pierścienie składają się z lodu wodnego, odbijają więc światło tej linii widmowej, którą powinien absorbować metan. Nie ma metanu, nie ma absorpcji, obiekt jest biały. Zobaczę, czy da się coś jeszcze zrobić z ostrością i z czasem. Z ostrością to już chyba nie. Tak, w tę stronę nam. Teraz to jest najlepsza ostrość i jest całkiem niezła, bo nawet daje się zauważyć jeszcze jedna rzecz. Teraz możemy się tymi filtrami tu pobawić. O tak. Troszkę puszysty się wydaje. Wygląda jak takie UFO z lat 70. Chwilkę popatrzymy na Saturna, ja zobaczę, co się działo pod moją nieobecność. Jerzy Z, 10 zł, wsparcie od Jerzego, dziękuję za super czata. Daniel Mikołajec, 50 zł, bardzo Ci dziękuję, Danielu. I pojawiają się kolejne pytania. Którego filtru H-alfa używam do obserwacji Słońca na live'ach? Będę Ci wdzięczny, pyta Koszmarny. Używam teleskopu obrazującego w widmie H-alfa, w tej wąskiej linii widmowej, to nie jest filtr H-alfa, to jest cały teleskop, który jest jednym wielkim filtrem.
pokazuje latający talerz wcześniej. Właśnie wróciłem z meczu hokejowego. Co mnie ominęło? Pyta Astilek. Ominęło cię bardzo dużo. Myślę, że dzisiejszy live, tak jak wszystkie cztery z tego maratonu obserwacji, który mieliśmy dziś, są niesamowicie udane. Ja przynajmniej jestem bardzo zadowolony. Właśnie zawsze chciałem, aby tak to wyglądało. I teraz jeszcze mamy Saturna w paśmie metanu. Białe pierścienie. Czarny. Gazowy glob. Statek z kapuśniaczka. O, właśnie. Coś w ten deseń. Czy Merkurego da się złapać? Pytał owca Burz. Da się, ale wtedy, kiedy Merkury jest dobrze widoczny. Ania, trochę live'ów mam do nadrobienia, a Ola Kap, myślę, że my z tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Lecimy do Jowisza. Tak? Już? Chcecie? Czy jeszcze popatrzeć na Saturna? Wrócimy jeszcze do Saturna. Tak, Jowisz. Polecimy nocą. To chyba na słońce kwazar. Jowisz jutro. Chciałoby się. Poka Jowisza. Okej. Okay. Coś się kręci? Nie. To lecimy do Jowisza. Gdzie mam tą latarkę? Teraz, kto jest tutaj po raz pierwszy, może zobaczyć, czym obserwujemy, dlaczego tak ładnie to wszystko widać. Chociaż niektórzy są rozczarowani tym, że jest troszkę nieostro, że obraz się trzęsie, ale to są właśnie realia obserwacji amatorskich, naziemnych. No, Frania, żebyś mi tu głowy nie strąciła. A co tam w naszym teleskopie? Na razie nie widać nic. Musimy Jowisza namierzyć sami, ale to nie będzie trudne. Jest to obiekt bardzo jasny. Myślę, że już jakiś księżyc nam się złapał. Tak, to jest przecież CH4. Ojej, cóż tu takie kolorowe. Któryś z księżyców Jowisza. W tym dzisiejszym seeingu nie zobaczymy chyba szczegółów tarczy. Nawet troszkę nie... Sam księżyc jest rozrzucany, ale szukajmy Jowisza. Jest. Teraz ostrość. Oj, nie ma szału. Popsuło się, moi drodzy. Saturn był o wiele lepszy.
jest po prostu dramat. Dlaczego aż tak? Wielka czerwona plama jakoś nam się tam pokazuje na tej tarczy, ale szału naprawdę nie ma. Pochwaliłem wcześniej, że mamy duży teleskop, który daje takie widoki, ale uprzedzałem też wcześniej, że wiele zależy od atmosfery. No coś tam widać jednak, prawda? Te filtry wyłączamy, zostawiamy surowego sharpcapa. Nie, to nie jest w paśmie metanu, to jest światło widzialne w tym momencie. I teraz spójrzcie, wielka czerwona plama znajduje się w tym miejscu. Powolutku zmierza na środek tarczy Jowisza. Jowisz rotuje w tę stronę, więc czerwona plama za jakąś godzinkę, może nawet nie, za pół godziny będzie na środku tarczy Jowisza. Tutaj nad wielką czerwoną plamą mamy jakąś ciemniejszą chmurę. My zaraz te chmury sobie w podczerwieni podejrzymy. Momentami są naprawdę takie trochę lepsze klatki, gdzie tu można dopatrzeć się bielszego pasma. Zaraz znajdę jakieś zdjęcie referencyjne Jowisza, do którego będziemy mogli porównywać obserwowane przez nas struktury. Jest taki astrofotograf Damien Peach. On fotografuje planety na bieżąco cały czas. Jeśli ma jakiegoś Jowisza w ostatnim czasie. Damian, akurat mam go w znajomych. Jowisz z wielką czerwoną plamą z 8. Z 8 października, a mamy 18. Przez 10 dni troszkę mogło się zmienić. Jowisz jest bardzo dynamiczny, zresztą nie obraca się jak ciało stałe. A spodziewałem się lepszego widoku. Niby widać wszystko i tylko na takich bardzo, bardzo krótkich czasach, klatkach. Wy też pamiętajcie, aby otwierać w 1080p. Tu mamy to zdjęcie Damiana Peacha z Chile. Wielka czerwona plama i to jest chyba ta ciemna chmura, która mogła się już przesunąć w prawo. Jest tutaj wyraźnie widoczna. U nas znajduje się tu. Saturn chyba dzisiaj lepszy, prawda? Czy da się wyostrzyć? Właśnie już bardziej nie. To wy jeszcze co możecie zrobić, to otworzyć w 1080p. Kwazar pisze, że zaparowało lustra. Grzałki są włączone. Zresztą zaparowane lustro nie wpłynęłoby aż tak na obraz. To nie o to chodzi. Zaparowane lustro by nam bardziej przeszkadzało przy obserwacjach obiektów głębokiego nieba. Powolutku, powolutku. O, to jest ostrość Jowisza, najlepsza, jaką dziś możemy wyciągnąć. Może za bardzo go powiększam, bo jak spojrzymy na niego tak, to już to jakoś wygląda inaczej, prawda? Inny jest odbiór całości.
Kwazar wspomniał o tych grzałkach, to ja pomyślałem o czymś zupełnie przeciwnym. Czy nie ma za dużej mocy grzałek? Czemu on się teraz przepalił? Tak jakby jakaś chmura go zakrywała przez chwilkę. Poczekajmy troszkę, bo może być tak, że za kilka minut ten obraz nam się ustabilizuje. Już widać to coraz lepiej. To pierwsze zderzenie z Jowiszem nie było najlepsze, ale robi się powolutku stabilnie. Chociaż właśnie to powiększanie nie jest potrzebne. Czasem lepiej... Coraz lepiej właśnie, zauważa Christina. Dziś raczej kiepski sing i chyba chmury wysokiego piętra, bo nawet gwiazdy podwójne, jak patrzyłem, nie były idealnie ostre. Pisze Grand Hopping WLKP. Zobaczę, jak to wygląda na mapach, na zdjęciach satelitarnych. Teoretycznie tak, mam już Cirrusa i mgłę. Tak, są chmury wysokiego piętra nade mną. I to może być przyczyna. I dlatego ten Saturn tak pływał, a to, że Jowisz zmieniał swoją jasność, ja ustawiłem mu stałą ekspozycję, a on w pewnym momencie pojaśniał, to świadczy wyłącznie o tym, że przechodził właśnie za Cirrusem. A właściwie to Cirrus, chmura wysokiego piętra, przechodziła przed nim. Łukasz Sójka wrzucił właśnie zdjęcie Jowisza. I jest tak, jak podejrzewałem. Pokażę wam zdjęcie Łukasza. I ta ciemniejsza chmura jest już po prawej stronie od wielkiej czerwonej plamy. Przy okazji zapraszam na fanpage Łukasza na Facebooku. Łukasz Sójka, astrofotografia i astronomia. To zdjęcie, a tak wygląda fanpage. Chwilkę schowam logo. Poszukajcie takiej strony. Łukasz Sójka, astrofotografia i astronomia. Jedne z najlepszych astrozdjęć w Polsce. Tak, i ta ciemniejsza chmura jest już tu. Sprawdźmy w podczerwieni Jowisza w 850 nanometrach. Chmury wyglądają troszkę inaczej. Wielka czerwona plama stała się wielką białą plamą. Mamy lepszy wgląd w strukturę chmur. Ta ciemniejsza jest jeszcze ciemniejsza. Momentami są naprawdę ostre klatki. Tu widzimy tę ciemną chmurę. Tutaj troszkę pojaśnienie. Troszkę dzieje się w tym północnym pasie zwrotnikowym. Tu wielka czerwona plama, w podczerwieni widoczna jako wielka biała plama. Jowisz jest tak naprawdę dopiero przed korzystną opozycją, więc nie przejmujcie się tym, że dzisiaj warunki są takie, jakie są, ponieważ Jowisza będziemy męczyć aż do lutego. W lutym w ogóle będzie widoczny wieczorami, już nie będziemy musieli czekać do godziny 22, 23, żeby go obserwować. Tak, plama to cyklon. Za momencik wrócę do komentarzy i zobaczę, co piszecie. O, dokładnie, antycyklon. Ja po prostu nie pomyślałem o tym, żeby tutaj dokonywać jakiejś dokładniejszej klasyfikacji. Zgrubnie przeczytałem czyjś komentarz, że plama to cyklon. Dokładnie jest to antycyklon, ale chodziło mi o samą naturę tego zjawiska.
że jest to burza. Coraz więcej detalu. Ja myślę, że trzeba troszkę jeszcze poczekać na tego Jowisza. Wielka czerwona plama i tak dopiero zbliża się do środka tarczy. Wrócimy do światła widzialnego. Dajcie mi jeszcze chwilkę na drobną korektę, a może nie będę tego poprawiał? Chwilka. Jowisz widoczny jest w tej chwili na tle gwiazdozbioru Barana i znajduje się w odległości, już sprawdzam, od Ziemi 600 milionów kilometrów. Równych 600 milionów kilometrów. Nie jest tak źle z tym dzisiejszym obrazem. Bywało lepiej, tragedii nie ma. Grand Hopping pisze, że Cyrus przeszedł najwyraźniej u mnie. Dariusz Chałupka, witaj. Czy Uran też dziś w planach? Dobre pytanie. Przecież mamy jeszcze Urana i Neptuna. Barlow jest w porządku, to jest Teleview. Dwukrotny, chyba najlepszy Barlow na rynku. Więc on tutaj na pewno nie wprowadza żadnych problemów. Jeszcze jedna rzecz. Gdzieś tutaj mam porównanie Ziemi. Zawsze używamy ze Słońcem. A teraz sobie zobaczmy, jakby to było w przypadku Jowisza. Ziemia to 11 średnic Jowisza, więc podejrzewam. Ziemia jest w ogóle taka jak Wielka Czerwona Plama. Wielka Czerwona Plama jest troszkę większa. To byłaby nasza planeta w porównaniu do Jowisza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pewnie tak. Tak, Neptuna też się da zobaczyć. Piotr Kozłowski pisze, wow, ale efekt. Ja oglądam przez mój teleskop, to tylko widzę białą plamę. A oglądasz... Przez jaki teleskop? Na odwrót Jowisz to 11 średnic Ziemi. Dziękuję, Mariusz. Czasami może się zdarzyć tak, że coś przekręcę. Dzięki, że tego pilnujecie. Tadek Rafał, cześć. Czy zobaczymy Marsa? Nie, Mars nie jest w tej chwili widoczny. Bresser Messier AR80 na 640 AZ. Trochę całkiem... Niezła światłosiła chyba. Spodziewałem się jakiegoś 80x800. Być może dlatego do Jowisza dobrze jest używać kolorowych filtrów albo choćby takich przyciemniających troszkę obraz. Jeszcze możemy spojrzeć na Jowisza inaczej, porównać go sobie do odległości Ziemia-Księżyc. Kiedyś było takie pytanie na quizie, kto pamięta, ile Jowiszów zmieścilibyśmy pomiędzy Ziemią a Księżycem? Ja też myślę, że fajnie widać, coraz lepiej.
4, pisze Dareczek D. Nie. Jowisz jest większy. Ja znajdę ten post. Potem wam go pokażę. Wracam do komentarzy. 2,5, Jerzy Wiśniewski. Walt to mi 2,5. Dokładnie, to jest prawidłowa odpowiedź. 2,5 Jowisza zmieścilibyśmy pomiędzy Ziemią a Księżycem. To wyglądałoby jakoś tak. Gdybyśmy teraz z Jowisza spojrzeli, tak, zobaczmy, jeden Jowisz, drugi Jowisz i trochę Jowisza. Jeszcze powiększmy. Oj, za bardzo. Jeden Jowisz do ósemki, drugi Jowisz. Tak, to jest odpowiednie porównanie w tym momencie. Gdybyśmy teraz z Jowisza spojrzeli w kierunku Ziemi, to właśnie tak widzielibyśmy Ziemię i Księżyc. Tu jest zachowana skala nie tylko rozmiarów tych obiektów, ale też odległości. Średnica Jowisza to 140 tysięcy kilometrów. Odległość Ziemia-Księżyc 380 tysięcy. Do tej Ziemi to mocniejszy Barlow by się przydał. Jeszcze przez chwilkę, niech tak zostanie. Mariusz, dobrze. Dzięki. Z moderatorami od jakiegoś czasu jesteśmy w kontakcie na Discordzie, ja w ogóle do tego nie przywykłem jeszcze i dlatego o ile live'y były kiedyś podczas live'ów kontaktowaliśmy się przez Messenger, było mi łatwiej, teraz zupełnie o tym zapominam, ale fantastycznie tutaj pracują, zróbcie hałas dla moderatorów. Pozdrówcie, bo pilnują tutaj porządku, tak jak pisał wcześniej brat z Turcji. Jest tutaj wspaniała atmosfera, ale czasami zdarza się, że ktoś zabłądzi w internecie i wtedy właśnie do akcji wkraczają oni. A ja teraz poszukam yerby. Jak to się stało, że ją zgubiłem? Ale przecież była. Czyżbym zabierał do domu? Na przerwę? Chyba nie. Dajcie mi chwilkę, bo muszę się czegoś napić. Zostawię was z widokiem Jowisza, który raz jest lepszy, raz gorszy, ale chyba z czasem się poprawia. I za momencik do was wracam.
Już jestem. Co tam słychać na czacie? Bo obiecałem, że zajrzę na czat. Meteo pyta Marcina Wierzbickiego, ile już nagrał ambientów. Właśnie, my musimy tutaj dodać w opisie, teraz mi się to przypomniało. Ambienty są do odsłuchu dla patronów. Jest specjalny player stworzony w internecie, gdzie wrzucane są wszystkie utwory stworzone przez Marcina i Maćka Sikorę do transmisji live. Kamil Paju, dlaczego nie dostałem powiadomienia o transmisji? To już nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do YouTube'a. Okej, naleję sobie yerby. Wziąłem ją jednak do domu. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Piotrek Kozłowski pisze, że o tym, że dostałeś ten teleskop i dostałeś też soczewkę Barlowa. To fajny prezent, ale też trzeba wiedzieć dokładnie, jak z tego korzystać. Cześć, Piotr Siakamaka. Proponuję Jowisza w paśmie absorpcji metanu. Dawno yerby nie wylałem. To była kiedyś tradycja. To może jakieś księżyce Jowisza. Proponuje Naker. Dziś była mijanka Europy i IO. I faktycznie warto chwilkę poświęcić im uwagę. Bo są widoczne blisko Jowisza. I księżyc Io był kilka dni temu sfotografowany przez sondę Juno. To zdjęcie wrzucałem wam na fanpage Astrolife, ale też pokażę wam je tutaj zaraz. Nie zobaczymy niestety, ale wiecie, że ja odnoszę wrażenie, że widzimy tarcze tych księżyców. Te tarcze po prostu pływają, ale zauważcie, że gdzieś wokół tego całego pola, jakie zajmuje światło tego księżyca, w środku czasem pojawia się kółeczko. Zgodzicie się ze mną? I gdyby tak zestakować w tych takich spokojnych momentach, są ewidentnie tarcze. Bracia, tam tylko widzę jakieś kropki i właśnie o te kropki chodzi. Widzicie to, widzę. To są Io oraz Europa. Stellarium źle symuluje wielką czerwoną plamę, ale księżyce już symuluje dobrze. Europa nieco wyżej, Io troszkę poniżej. Io wydaje się większy. I to nie jest kwestia ustawionej ekspozycji. Tylko rzeczywiście tak jest. Spójrzmy na nie w podczerwieni, może lepiej będzie widać tarczę. Dziś są takie warunki, że nawet podczerwień szaleje. Ewidentnie widzimy kuleczki, tarcze obu księżyców. A tutaj przepalony Jowisz. Wielka czerwona plama już niemalże na środku. Io oraz Europa, to polećmy do Ganymedesa. Będzie Kalisto, Ganymedes w drugą stronę.
Był? Jest. Za słaby seeing, aby próbować łowić detal, ale jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli widzimy zarys kulki, to oznacza, że można próbować kiedyś w jakąś lepszą noc, a tak jak wspomniałem, warunki obserwacji Jowisza, dobre warunki obserwacji Jowisza, tak naprawdę dopiero się zaczynają. W listopadzie 3, jeśli dobrze kojarzę, opozycja, bardzo korzystna opozycja, Jowisz mniej niż 600 milionów kilometrów od Ziemi, zresztą dziś jest już równe 600, za 2 tygodnie 590 około. Kacper pisze, ja niestety muszę iść spać, bo planuję obserwację Wenus i komety Hartley, czyli zapowiada ci się jeszcze dobra pogoda na poranek, bo u mnie już ma się popsuć. Ciekawe, jak płaskoziemcy to tłumaczą, że wszystkie planety kulki, a Ziemia taka płaska. Oj, zdziwiłbyś się, jak strasznie fikuśne wytłumaczenia są w stanie sobie wymyślić na wszystko. WCP gdzieś wyparowała chyba, nie, jest widoczna jako wielka biała plama. Podczerwieni tak się prezentuje. Zaraz zobaczymy ją też w paśmie absorpcji metanu. To pasmo informuje nas o wysokościach chmur w jowiszowej atmosferze. I to jest coś wspaniałego, ponieważ Jowisz wygląda zupełnie inaczej. Niż w świetle widzialnym. Pisaliście jeszcze o uranie. Faktycznie może na koniec polecimy do Urana, bo on tam jest blisko Jowisza. Bardzo rzadko zdarza się koniunkcja tych planet, raz na 15 lat i niestety akurat w tym roku, czy to w przyszłym już, przypadnie tak, że ta koniunkcja będzie za Słońcem. Teraz troszkę słabsze warunki. To spójrzmy na pasmo metanu. Bardziej na Jowisza w paśmie metanu. Na razie nic. Musimy dołożyć światła ekspozycji. Bardzo dużo pasów chmur. Musimy kiedyś zaobserwować tranzyt Księżyca na tle Jowisza w paśmie metanu. To jest chyba najlepsza ostrość, jaką można tu ustawić. Lepiej nie będzie. Jedyne, czego jeszcze mogę spróbować, to skrócić czas, żeby jak najwięcej było tych szybkich klatek. Poczekajcie, to będzie wymagało dostrojenia przeze mnie obrazu. Czy tak jest ładnie?
tak skrzypi, to skrzypi wyciąg, który jest do wymiany. Chociaż nie, może jeszcze do naoliwienia. Trzeba tam psiknąć jakieś WD-40. To absolutnie nie była żadna reklama sponsorowana. Obserwujemy teraz Jowisza w paśmie absorpcji metanu. Zmieniłem filtr. Ten filtr pozwala w przypadku Jowisza na obserwację wysokości chmur. Te wyższe są białe, natomiast te niższe są ciemniejsze. I możecie zobaczyć, że wielka czerwona plama świeci na biało, ponieważ się wypiętrza od wielu lat. Ona maleje, ale się wypiętrza. Możecie sobie to wyobrazić, porównując to do WCP w paśmie metanu tak jasno świeci? Tak, ponieważ właśnie o tym mówię, pyta Grand Hopping WLKP. W paśmie metanu WCP, czyli wielka czerwona plama, świeci na biało, ponieważ ona się wypiętrza i możecie sobie to porównać do, jak się na przykład robi garnki z gliny. Wiecie, te takie zabawy z gliną, co jak się ściśnie je, jak się pomniejsza, to ono się wypiętrza. I tak samo działa wielka czerwona plama. Zwęża się, ale chmury te wypiętrzają się wyżej. Coś jak grzyb bomby atomowej, pisze Krystian Brak. I jeszcze ciekawsze są tranzyty księżyców na tle Jowisza w paśmie metanu, ponieważ księżyce nie zawierają metanu, więc Jowisz jest ciemniejszy, pochłania tę linię widmową, linię absorpcji, natomiast księżyce nie pochłaniają, więc w świetle widzialnym trudno jest wyłuskać księżyc na tle chmur Jowisza, natomiast w paśmie absorpcji metanu znakomicie się księżyc odznacza. Jeszcze pod wielką czerwoną plamą też jest jakaś chmura wypiętrzająca się. Na niektórych klatkach widoczna jest lepiej, na niektórych gorzej. Tutaj patrzcie w to miejsce. Teraz dużo pasów. Tutaj przez środek przebiega. Zobaczcie, to są niższe warstwy chmur, tutaj wyższe i znakomicie widać mgły w pobliżu biegunów, w pobliżu w okolicach polarnych. Ale te mgły zawsze się tam znajdują. Pana Panazy, mogę powiedzieć, że cały dzień z Astrolife. Mamy ciągle 780 osób. I wielką czerwoną plamę przechodzącą właśnie przez południk centralny na Jowiszu. Przez środek jego tarczy. Stellarium źle symuluje wygląd Jowisza, ale znakomicie robi to program WinJupos. I jak go sobie uruchomimy, to jest tu. To jest ten programik. Tylko musimy wcisnąć real time. Tutaj już pozostałe struktury Jowisza nie są symulowane dokładnie, chociaż nawet jakby na to spojrzeć, to ta ciemna chmura rzeczywiście jest tu, a tu są te ciemniejsze. Tutaj jest to, tu są te ciemniejsze pasma, a tutaj jest to jaśniejsze, które widzimy w paśmie metanu.
ale generalnie jest jakiś schemat chmur występujących na Jowiszu, dlatego to może się zgadzać. Miś Uszatek proponuje też Sky Safari Pro. To też jest dobry program, ale jakoś nie jestem nauczony korzystania z takich programów na telefonie. Godzina 23.05. Sprawdzam obecność. Kto tutaj z nami jest? Jeszcze o tej porze na czwartej transmisji z Astromaratonu. Weronika Nowak. Milka, A, Nenu, Kasia Smoczyńska, Paweł K, Janusz Krutak, Bartek M, Mirek Stygar, Sebastian Majka, Anna Kępa, Kostek Michta i już nie widzę, brat z Turcji, Gruzja Mandziaryndak, Łukasz Nijak, Kamila Micińska, Piotrek Szczygieł, Tomek Zasada, Matusiak Astilek, Maćko Przemek, Chora Babcia, Babi, Timek C, Tomek Przygocki, Raf, jestem, ale pewnie i tak nie zauważasz, nie zauważysz, no to patrz, złapany, Dareczek D, jeszcze nie śpię. Ja też tu jestem, Bad Doktor, Robert Chmielewski, Radek Gerhardt jest od kilku minut. John, Lukas, John P., Marcin Wierzbicki, Zbyszek z Olsztyna, Kornelia, Marcin Kędzia, Łukasz Niedziałek, Kama, Piotr Samsel, Cezar, Ewa Wrubel, Szymon, Regina, Darek, Chłodnia, Cezar M. i Meteo, łowca buszu również z nami jest. Wrócimy jeszcze do światła widzialnego, zobaczymy jak to wygląda, czy coś się poprawiło i damy temu Jowiszowi spokój, a na sam koniec polecimy do Urana. Jeszcze jedną rzecz zauważam. Na tym metanowym Jowiszu, tu mam jakąś malutką białą kropkę. To jest wypiętrzająca się chmura. Ale wiecie, co sobie teraz pomyślałem? Że takie obserwacje w paśmie metanu i na przykład taka kropka, to mógłby być też tranzytujący któryś mniejszy księżyc. Skoro metan pochłania tyle światła, że możemy przepalać Jowisza i jego księżyce, to może rzeczywiście byłaby to szansa na zaobserwowanie jakiegoś słabszego z księżyców, najlepiej tranzytującego. Pewnie burza, pisze pan Apanazy. Lukas John P., jestem tutaj pierwszy raz, ale mega live i mega ciekawy. No to mam nadzieję, że będziesz wracał do nas częściej, bo dość regularnie tutaj robimy różne rzeczy, a ostatnio nawet zbyt regularnie, bo to już czwarta transmisja od 24 godzin. Prośba od Nakera Eris. A gdzie jest teraz Eris? O, całkiem w zasięgu by było. Piotrek Sawicki też się melduje. Spróbujemy najpierw Urana z soczewką Barlowa. Tak, ewidentnie coś tam jest, zauważa brat z Turcji, Kasia Smoczyńska. A tuż pod plamą nie ma też takiej małej kropki. To już o tym mówiłem 5 minut temu, że czasami możecie zobaczyć pod wielką czerwoną plamą, czyli pod wielką białą plamą, też pojawiający się taki jaśniejszy punkt. Stelarium w tej chwili nie symuluje żadnego księżyca tranzytującego na Jowiszu, dlatego raczej nie jest to... Eris mamy w wielorybie, w rybach. Wielorybie. Wrócimy jeszcze na chwilę do Jowisza, więc raczej nie jest to żaden z mniejszych księżyców, no chyba, że... Źle to symuluje. Ale tak właśnie nie. Żaden księżyc nie miałby tak odchylonej orbity. A gdzie jest Metys Amaltea? Są na tarczy. Czy jest jeszcze jakiś mniejszy Tebe? W tym miejscu. I Adrastea. Tebe ma 15,50, Adrastea... Zobaczmy Tebe. Ale na co ja się porywam?
nawet jeśli Jowisz jest przyciemniony, to ten metan też jest ciemnym filtrem i 15 magnitudo księżyc trudno będzie zobaczyć. Bardziej trzeba polować właśnie na takie tranzyty tych mniejszych księżyców i w odpowiednich warunkach może byśmy je widzieli jako białe kropki. Nie. Ale przecież sprawdzić trzeba. Jeszcze powrót do światła widzialnego. Lepiej dziś nie będzie. Między innymi dlatego, że opuszczamy już Jowisza. Wielka czerwona plama przeszła przez środek tarczy. Czy program faktycznie symuluje wszystkie księżyce? No te większe, te jaśniejsze. Wszystkie nie. Dzisiaj czwarty live na dzień, to przyzwyczaisz algorytm, jak będziecie mniej, to skanceluję potem. No właśnie, na pewno sobie szkodzę takimi działaniami. Dlatego tak nawołuję was do reagowania na to, żebym sobie nie zaszkodził tymi transmisjami, tylko żeby rzeczywiście algorytm dostał informację, że to było oglądane. Algorytm lubi regularność, a czasem nawet tak dobrze pracował algorytm z odcinkami, że szkoda było wrzucać nowy film. Serio, czasami tak jest. I wrzucenie nowego odcinka automatycznie sprawiało, że siadał. Ale to techniczne sprawy YouTube'a. Za tym się nie nadąży. Trzeba po prostu robić swoje. I tyle. Niech się algorytm nie przyzwyczaja. Bo tak na dłuższą metę się nie da. Lecimy do Urana. Mamy światło widzialne, więc można szukać kolejnej planety. Spróbujemy z soczewką Barlowa, ale jeśli nie będzie to miało sensu, to Barlowa zdemontujemy. Czy on tu gdzieś w ogóle jest? Chyba trzeba podejść do szukacza. I wycelować samemu. O, jest. Jest Uran z księżycami. Nieśmiało nam tutaj wtargnął w pole widzenia. Nieśmiało wtargnął w ogóle. Co to? Oksymoron mi wyszedł.
schodzimy z ekspozycji, zobaczymy, jak prezentuje się na krótszym czasie soczewka Barlowa. Czy zobaczymy zielonkawą tarczkę? Jest! Jest zielona kuleczka. Troszkę roztrzęsiona dzisiejszym seeingiem. To jest uran. Zaraz zerkniemy na jego księżyce również. Stabilizacja planet nam go utrzyma. Momencik. Okej, trzyma go pięknie. Słuchajcie, za momencik przyjdę. Minutka, zaraz będę. Już jestem. Wybaczcie. Ale pewnie wieje na Uranie. Ładna zieleń, groszek zielony, super. Tak, to już jest kawał drogi stąd. Zobaczmy, jak księżyce się prezentują. Jaki jest dziś ich układ. To jest tarcza Urana. Oczywiście nieostra, przez naszą atmosferę mocno poturbowana. Nawet delikatnie zmienia kolory. A jeszcze w podczerwieni. Chociaż uran będzie ciemniejszy w podczerwieni, tam jest bardzo dużo metanu. W paśmie metanu to w ogóle byśmy go nie zobaczyli. Pewnie. Nie, nic tu nie ma sensu z tym, z tą podczerwienią póki co. Światło widzialne i sprawdzamy księżyce. Żeby zobaczyć księżyce, musimy oczywiście prześwietlić planetę. Już widać. Chwilka. Delikatne podmuchy wiatru i to trzęsie.
Czy wyjdzie nam stak? Chyba nie. Coś tu do końca nie działa. Więc do Urana raczej... Przy Uranie zdemontujemy soczewkę Barlowa. O teraz, to jest najlepszy widok. Czasami są takie ostrzejsze momenty. Spójrzmy w stelarium, a czasami delikatnie zawieje wiatr albo nawet szarpnie lekko teleskopem i już jest to nieostre. No ale urok obserwacji na żywo. Jak to wygląda? Mamy Ariel, Umbriel. To są te dwa blisko Urana. Tytania jest dalej, Oberon jest dużo dalej. I jeszcze Miranda. Przy Mirandy chyba nie zobaczymy. Tytania, Oberon widoczne bardzo dobrze. Ariel, Umbriel tylko momentami przy ostrzejszych klatkach. Zapamiętajcie ten widoczek, bo wracamy do widoku w teleskopie i mamy to właśnie tak. Ariel, Umbriel, Tytania, Oberon. Tu gdzieś jest Miranda. Chmury nam przechodzą przed Uranem. Czasami jest jaśniejsze tło. Stąd te dzisiejsze warunki. Takie słabe. A Puck niedaleko... A Puck niedaleko mnie. Tak, jeszcze jest księżyc. Puck. Jest on nawet zaznaczony, ale on już znajduje się wewnątrz pierścieni. Cześć, Artur. A te inne kropki, pyta Zbyszek, to już gwiazdy tła. Usuwam Barlowa. Zobaczymy jeszcze, jak to się bez soczewki Barlowa zaprezentuje. Ale... Taką operację dobrze jest przeprowadzić na jakimś łatwym obiekcie, więc wrócimy na chwilkę do Jowisza. Dzisiaj chyba Saturn jednak wygrał live'a. A Jowisz miał być tak piękny. Oczekiwaliśmy i nic z tego. Były momenty lepsze, ale może być jeszcze lepiej. Ta poświata, którą widzicie, to chmury. Coś takiego nie powinno być widoczne. Nie jest źle. Troszkę nawet szkoda się rozstawać z takim widokiem Jowisza, ale jeszcze wiele, wiele nocy i obserwacji przed nami. Pozbywamy się Barlowa. Teraz to jest nawet nieźle. Właśnie, Zbyszek napisał, że jest super.
naprawdę całkiem w porządku. A Stilek, trzymaj się, dobrej nocy. Tak, bardzo fajnie teraz też napisał Michał Kuna. Okej, zrobimy coś innego. Zbierzemy materiał chyba. Tak będzie najrozsądniej. Przecież to wygląda naprawdę dobrze. Zwłaszcza jak się oddali. Nagramy Awika. Teraz będzie to wyglądało brzydko przez chwilkę. Tak naprawdę powinniśmy nagrać kilka filmów po jedną minutę, potem to zderotować. Dajmy minuta 30. To już jest taki maks chyba dla Jowisza. Bo już po 2-3 minutach wychodzą rozmycia wynikające z rotacji planety. Mateusz, co myślisz, czy dotrzemy kiedyś do ciemnej strony kosmosu? Czy NASA tam wyśle jakieś sondy, teleskopy, łowca burz? Nie mam pojęcia, o czym piszesz. Czym jest ciemna strona kosmosu? Pierwsze słyszę. Może chodzi ci o ciemne wieki wszechświata? Teraz się nagrywa. Jeśli będzie co pokazać, to jutro wrzucę na fanpage albo pojutrze. Jest tyle rzeczy po ostatnich 2 dniach do podsumowania, do przetworzenia, że to może troszkę potrwać. No ale jeśli chodziło ci o ciemne wieki, to jak mielibyśmy tam dolecieć i po co? I w ogóle w jakim kierunku wystartować? To jest troszkę inna. Zbiera jest naprawdę dobrze. Spróbuj Eris złapać poka klasę Frani. Ale Eris to tak w ogóle już kiedyś była złapana. Więc Frania na pewno potrafi. Myślę jednak, że nie będziemy już dzisiaj, moi drodzy, robić więcej. Właśnie rozpoczyna się 4. godzina transmisji. Jest mi już troszkę chłodno. Nie będziemy kombinować. Przed nami jeszcze wiele nocek. To jest podczerwień. Zbieramy w podczerwieni. I zbierzemy też pasmo metanu. Może być troszkę ciemniejsze, to nie jest problem. Problem jest tylko z tym, że teraz słabo to widać na żywo. Ale gdyby teraz coś uderzyło w Jowisza, to zobaczylibyśmy to bardzo dobrze. Bo generalnie raz na jakiś czas coś w tego Jowisza uderza. Średnio raz w roku słyszymy o uderzeniu planetoidy w Jowisza. Nigdzie na ten temat nie czytałem, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, na ten temat, o którym teraz będę mówił, wydaje mi się, że są miłośnicy astronomii, którzy budują specjalne obserwatoria po to, żeby śledzić Jowisza cały czas, żeby tylko wtedy, kiedy jest to możliwe, go nagrywać. Nawet to może przebiegać tak, jak w przypadku bolidów, stacji bolidowych. Czyli jest kamera, która bez przerwy coś nagrywa, tak jak czarna skrzynka, i kiedy jest rejestrowany, wyczuwalny przez program jakieś nagłe zdarzenie, inne niż od tego, różniące się od tego stabilnego, ciągłego obrazu, to wtedy automatycznie zapisywany jest plik, który rozpoczyna się, przypuśćmy, 10 sekund przed uderzeniem, bo cały czas jest to nagrywane. I właśnie dzięki temu możemy takie zjawiska przez takich astronomów rejestrowane oglądać, bo szansa, żeby trafić tak zwyczajnie podczas zwykłej obserwacji, to
jak trafić w lotka. I pasmo metanu. Tu już musimy dodać ekspozycji. O, teraz ewidentnie widać pod wielką czerwoną plamą. Białą chmurę i tę jaśniejszą u góry. Może to potrwać troszkę dłużej. Możemy dać nawet 5 minut. Wracam na czat. To jak trafić samolot na tle księżyca przysłaniającego Antaresa. Wszystko przed nami, pisze Bartek Bednarz. Ciekawe zjawisko, chciałbym to zobaczyć. Właśnie dlatego musimy oglądać Jowisza jak najczęściej, bo nóż zdarzy się tak. Że rzeczywiście podczas live'a coś trafimy. Tylko lepiej właśnie wtedy tę ekspozycję Jowisza mieć nieco obniżoną, ponieważ te zjawiska są błyskami. Jeśli będziemy, no my właśnie nie obniżamy podczas oglądania live ekspozycji, raczej dostosowujemy ją do tego, aby nam się wygodnie oglądało. A jednak Jowisz powinien być ciemniejszy. W momencie uderzenia następuje błysk i to ten błysk powinien być zarejestrowany. Bartek Murs napisał: Manti, kanał Pomoc Astro, bardzo fajny, polecam. Tomasz mi pomógł. Dziękuję. A, to piszesz o naszym Discordzie. Mamy tam kanał Astro Pomoc i najczęściej wszystkie problemy są rozwiązywane. Anusia Kas, cześć, super, zdążyłam z pracy. Uff, no, zdążyłaś, nie zdążyłaś. Mamy 4. godzinę transmisji i powolutku się kończy, tylko skończę jeszcze to nagranie. Dopóki jest powyżej zera, daje się siedzieć. Jola Dominiak, dobranoc, muszę już iść spać, o 4 pobudka do pracy, fajnych obserwacji. Dzięki, Jolu. My już tutaj kończymy na tym Jowiszu. Chyba znowu chmury. Przecież on był jaśniejszy przez chwilę. Ale jak tak zerkam, to nie widzę chmur. Wydaje mi się, że jest wszystko ok, ale one podstępnie gdzieś tam sobie przemykają. Błysk, tak właśnie sobie to wyobrażałem, pisze Lukas John P. To jest bardzo szybki, krótki błysk. Może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję obserwować takie zjawisko jak uderzenie komety w Jowisza, podobne do tego z 1994 roku, kiedy kometa Shoemaker-Levy 9 najpierw została rozerwana przez grawitację gazowego olbrzyma, a potem po kolei wszystkie kawałeczki wpadały w jego atmosferę. Bartłomiej napisał: teoretycznie Jowisz jest wyżej na horyzoncie, to powinien się prezentować lepiej. Dzisiaj było na odwrót, to jest właśnie piękno obserwacji astronomicznych. Dlatego też będziemy wracać często do obserwacji Jowisza. Tak jak wspomniałem na Astrofazie w wywiadzie, co jest lepsze od 10 obserwacji Jowisza? 11 obserwacja, bo nie dość, że chcemy to po prostu oglądać i że zawsze ten Jowisz jest troszkę inny, to dodatkowo
mamy szansę zawsze mieć lepsze warunki niż poprzednio i zobaczyć coś więcej, jeszcze troszkę więcej. Naker, ja tam lecę całą dobę z Astrolife, a wstaję do pracy o 5:30. Tak, z prawej strony widać Europę, ale chowa się chyba za logo. Przez chwilkę była widoczna. Zaraz jeszcze raz spojrzymy na całą rodzinkę Jowisza, znaczy całej nie obejmiemy. O tym, że coś uderzyło w Jowisza, to nawet, a jeszcze we wrześniu był film, że coś uderzyło w Jowisza. Jakiś czas temu też robiłem odcinek na ten temat. Było nagranie z Brazylii. To był chyba 2021 rok, już dwa lata temu. Ale niech to będzie Halley. Jeśli chodzi o kometę Halleya, to w grudniu znajdzie się w aphelium swojej orbity. Połowa trasy od roku 1986 pokonana. I teraz tylko czekamy do pojawienia w 2061. Jeszcze kilka sekund metanu. Następnym razem zaplanuję obserwację live'a tak, abyście mogli zobaczyć tranzyt Księżyca. Któregoś z księżyców na tle Jowisza. Wystarczy nawet, żeby to był Io. Tranzyty Io są bardzo częste. A patrząc na to, jak kiepsko jest z pogodą w Polsce, to zapewne jedyny tranzyt, jaki uda nam się trafić, to będzie właśnie Io. Poza tym teraz już tylko Io i Europa tranzytują. Ganimedes przechodzi pod tarczą Jowisza. Nachylenie planety wraz z księżycami zmienia się z upływem czasu, tak jak właśnie nachylenie pierścieni Saturna. Mniej zjawisk będziemy mieć z udziałem księżyców, a takie księżyce jak Kalisto i Ganimedes to już w ogóle będzie rzadkość. Jeszcze taki Jowisz całkowicie naturalny z wielką czerwoną plamą na sam koniec. Jeszcze szukam tu najlepszych ustawień, ale już nic nie wymyślę. Teraz jest całkiem sporo detalu. Ładny. Bartek napisał właśnie, czekam na Halleya, a później to już mogę się zawijać. To ja tak powiedziałem właśnie na ostatniej transmisji, że wszystko, co w życiu planuję, to do tego 2061, a potem to już nie wiem. Ona pisze, że sypę datami i zdarzeniami jak z rękawa, tak jak mówiłem podczas wywiadu, że mam pamięć do takich rzeczy. O, to też zależy. Miło było, ale czas spać, Daniel Luz. Przed snem jeszcze poczytam sobie książkę dla odstresowania, bo mam taki zwyczaj, a potem spać i rano do obozu pracy, także do zobaczenia podczas kolejnej transmisji. Trzymaj się, Daniel Luz. Piękny ten Jowisz teraz. Teraz naprawdę daje radę. I w takim optymistycznym klimacie zakończymy, drodzy astrolajfowicze. Nie żałujcie. Jeszcze wiele nocy z Jowiszem przed nami. Kto dotrwał do samego końca? Kasia pyta, czy jutro live. Miło było. Dobranoc, Kristina. Cześć, Martin, Paweł. Mirek, dzięki za fajnego live'a, pisze Marek Wójcikowski.
Bartek Mróz, Wiesia Hancock, dobranoc, fajnie było. Fajnie było, też tak twierdzę, nawet rzadko bywam zadowolony z live'ów, a teraz cały ten maraton, te 4 transmisje od wczoraj, naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy się udało. Było bardzo, bardzo różnorodnie, to przede wszystkim. Wczoraj Cefeida Hubble'a, nad ranem kometa, sonda kosmiczna i planeta Wenus. W ciągu dnia Słońce, zakrycie Antaresa przez Księżyc i wieczorem obiekty DS. Troszkę galaktyki w Andromedzie, kosmiczny kwiat róży, NGC 891, a potem pozostałe planety widoczne na nocnym niebie, czyli Jowisz, Saturn i nawet Urana przez chwilkę. Dziękuję Wam serdecznie. Kliknijcie sobie dzwoneczki, subskrypcje, żeby być na bieżąco informowani. Jeśli chcecie być na bieżąco informowani o tym, co tutaj się będzie działo, bo jeszcze będzie się dużo działo w październiku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrej nocy życzę. Cześć.